przed nami Święto Utry, czyli jedno z większych i ważniejszych świąt kibicowskich w roku kalendarzowym. W tym roku to tyle wyjątkowe, że będziemy mieli uroczystość święcenia także sztandaru, który tutaj obok nas się w tym momencie znajduje. Także zaczynamy o 14.30 pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam nastąpi najpierw zbiórka, o godzinie 15 zaplanowane zostało święcenie sztandaru. Liczymy na dużą frekwencję. Po święceniu sztandaru, po odśpiewaniu hymnu państwowego, a także hymnu klubowego kibica, rozpoczną przemarsz z centrum Białegostoku w kierunku stadionu i na stadion, gdzie o 17.30 zmierzą się z Lechem Poznań. Po dotarciu na stadion, co zakładamy, że powinno mieć miejsce około godziny 16.30, nastąpi przekazanie sztandaru, bo sztandar będzie skrytowany przez poczet sztandarowy złożony przez najbardziej zasłużonych kibiców w trakcie jego drogi od pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego do pomnika 42. Pułku Piechoty, który stoi przy Stadionie Miejskim w Białymstoku. Tam poczet sztandarowy zostanie wymieniony w kibice, jak gdyby przekażą sztandar uczniom, którzy na co dzień kształcą się w Szkole Mistrzostwa Sportowego Jagiellonii Białystok. I jeżeli chodzi o sztandar, na pewno też będzie towarzyszył naszym zawodnikom podczas wyjścia na murawę na meczu z Lechem Poznań, a także przy okazji wszystkich pozostałych świąt, które gdzieś będziemy obchodzić. On już teraz będzie nam towarzyszył nierozłącznie przy najważniejszych i najbardziej podniosłych uroczystościach i chwilach. Słuchaj się słowa,